Panie ministrze, reprezentuję Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, organizatora imprezy Mazurskie Agro Show w Ostródzie. Impreza rozrosła się nam bardzo. Jak ogólnie pana wrażenia z tego tutaj miejsca? Wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Jestem zadowolony, że pojawia się. Nie miałem możliwości tutaj być, ale czy miałem możliwość, ale nie byłem jeszcze tutaj, jestem pierwszy raz i widzę, że to będzie nowy punkt na mapie wystawienniczej Polski. Będziemy to na pewno wspierać jako resort rolnictwa. Zależy mi na tym, żeby takie targi się odbywały w różnych częściach Polski. Jest to okazja do pokazania sprzętu polskiego, bo polityka naszego rządu będzie taka, że będziemy wspierali rozwój innowacji i nowych technologii w przemyśle rolno-spożywczym, w tym przypadku urządzenia i maszyny rolnicze w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy to wspierać, bo tylko lepsze technologie pozwalają na uzyskanie wartości dodanej w gospodarstwie, zwiększenie konkurencyjności i rywalizowanie na rynkach europejskich i światowych. Miałem spotkanie z Krajową Izbą Gospodarczą, rozmawialiśmy, bo stowarzyszenie należy do tej Krajowej Izby Gospodarczej. Rozmawialiśmy o barierach, o wspólnych podejmowaniu działań. Afryka potrzebuje naszego sprzętu, a ja będę zadowolony, że będziemy zaspokojali nasz rynek, a nadwyżki sprzedawali. Taka powinna być polityka i ja taką politykę będę wspierał. Dbałość o polskich producentów. A czego by pan życzył rolnikom w 2016 roku? No przede wszystkim, żeby nie było tych katastrof. To zarządzanie ryzykiem jest też przez Brukselę nie do końca rozwiązane, jeśli chodzi o podstawy legislacyjne. Nie mamy systemu ubezpieczeń i upraw. To chcemy też wprowadzić. Wierzę, że w ciągu kilku lat się uda taki system w ramach KRUS-u wprowadzić, instytucji, której rolnicy mają zaufanie, że towarzystwa samorządowe ubezpieczeń wzajemnych, że się rozwiną, że nie będzie ciągle, tak jak dzisiaj było, tego utyskiwania, że pojawia się zagrożenie związane właśnie z jakąś katastrofą i państwo tutaj musi brać odwagę. Dobrze, żeby taka instytucja wspierana przez państwo, bo na to pozwalają przepisy, ale żeby była samorządowa jakaś grupa na obszarze powiatu, jest to możliwe, funkcjonuje w wielu państwach i wtedy myślę, że te relacje będą dobre, bo państwo powinno dofinansować tam, gdzie już jest katastrofa, ale takie przypadki występujące często powinny być rozwiązywane na przykład przez towarzystwa ubezpieczeń samorządowych.